Zemsta mnicha, część pierwsza. Gdy powróciłem do świątyni mej młodości, by szukać pokoju, trwała akurat wojna. Lecz czasem bywa, że inny jest cel podróży na początku, a inny u jej kresu. Miałem się wkrótce przekonać, że nie da się uniknąć rozlewu krwi. Nie wiem, co robię źle. Boisz się. Najłatwiej rozbić najtwardszą cegłę. Myśl wyłącznie o swoim przeznaczeniu. Zapomnij o cegłach. One nic nie znaczą. Ważna jest twoja wola, twój zamiar. Kryć się. Szybko. Pomogę. Biały żurawiu. Nie widzę cię. Pamiętaj, kim jesteś. Biały żurawiu.
Nie zniewasz mnie zemstą. Zapłacą za to. Jakżebym mógł nie szukać zemsty? Żyłem jedynie dzięki łasce wielkiej mistrzyni Mai Ling. Tylko ona wiedziała, jak bardzo pałam chęcią zemsty. Do jakiego zła jestem zdolny. Mistrzu, doskonale, to moi najlepsi ludzie. Tutejsi chłopi nie są już pod opieką waszych wojowników Wu Dang. Jak cię zwą, Białasie? Białym żurawiem. Jestem Aldu Berezow, żołnierz Kana. Zapamiętasz to imię aż do śmierci. Mistrzu, zostaw go. Niech opowie, co się stało w Wu Dang. Chyba nie przeżyje. Cicho. Strzała prawie otarła się o serce. Gdzie ja jestem? To zagroda, pani Lian. Była dla nas bardzo dobra. Będą nas szukać. Nie. Myślą, że zginąłeś. A mnie się nie boją. W końcu zaczną. Dziękuję, mistrzu. Jestem gotowy. Znajdziemy i zabijemy Kana. Muszę sam to zrobić. Czemu?
Ukryj swoje tatuaże. To ubranie po moim mężu. Gdzie teraz jest? To niesprawiedliwe. Nie żyje. Dlaczego nie mogę się mścić? Dlaczego? Bo widziałem, do czego prowadzi zemsta. I dlatego, że mogę wkrótce zginąć. Ty masz przed sobą całe życie. Mak? To jedyny sposób na przeżycie. Cała dolina Dajingo do niego należy. Do kogo? Do Kana. Znasz go? Słyszałem o nim. Już wkrótce będę miał przyjemność poznać go osobiście. Musisz szukać zemsty? Tak, trzeba. To samo mówił mój mąż. Wszyscy rebelianci powtarzali: tak, trzeba. Tu możesz odnaleźć pokój, biały żurawiu. Co tydzień wywożą mak do Szanghaju, do Kana. Zostaw ją. Nie dotykaj. Kupa złomu. Z drogi. Ostatni raz tam pojechałem. Han powinien spalić tę przeklętą wioskę. Hey,
Doskonale. Spóźniłeś się. Najmocniej przepraszam. I jak? To nie wszystko. Dawaj resztę. Pamiętaj, kto tu rządzi, ty żółta świnio. Pan Khan się o tym dowie. Idź precz. Wong, masz coś dla mnie? Jesteś mi winien pieniądze. Niczego przede mną nie ukrywaj. Dziękuję. Nie wyjdziecie. Obowiązuje strój wieczorowy. Ładny garnitur. Witam damy i gangsterów. Już za chwilę wystąpi przed wami rozśpiewana piękność. Biała lilia, która przybyła do nas aż zza oceanu. Panna Jane Marshall. That evening sun go down, 'cause my baby, he done left this town. Oh, Shanghai woman, with your diamond ring, you pull my man around by your apron string. I got a Shanghai blue, just as blue as I can be. My man's got a heart like a rock cast into the sea, or else he wouldn't have gone so far from me. Ta pani śpiewała. Ah!
Dość. Policja. Witam, panno marszal. Udało się panu? Znalazł pan mojego brata? Petera. Tyle czasu minęło. Przykro mi, ale nie. Ale proszę się nie martwić. W końcu się odnajdzie. Żywy albo martwy. Martini, podróbek nie ruszaj. Dzięki za pomoc. Nie wiedziałam, że Szanghaj tak bardzo przypomina Brooklyn. Wyruszyłam na turnę. Mam u ciebie dług. Nic mi nie jesteś winna. Prawdziwy dżentelmen. Nazywam się Crane. Ktoś mówił o pieniądzach? Czym się trujesz? Herbatą. Piję jak mnich. Kim właściwie jesteś? Crane. Chong Bingo Kuo. Mów mi Bingo. Bingo. Właśnie zdemolowałeś moje sprzęty. To wszystko twoje? W Szanghaju nikt nie ma wszystkiego na własność. Co robisz? Śpiewasz? Tańczysz? Grasz na fortepianie? Nie. Ktoś musi zapłacić za szkody. Chcesz zarobić prawdziwą forsę? Pionek bije hetmana. Mamy zwycięzcę. Kolejna ofiara? Co to za palant? Kto na ochotnika? Mamy zwycięzcę. Byłeś jedną nogą na tamtym świecie. Nie mówiłem? Jest niepokonany. Mamy ochotnika, który zmierzy się z białym. Z tym nie pójdzie tak łatwo. Biały żuraw. Niełatwo cię zabić. Na razie. Come on, Crane! Come on!
załatw go. Zabij. Biały żuraw. Zapamiętasz to imię aż do śmierci. Zainkasuję od razu naszą połowę. Mówiłem, żebyś tu nie przychodził. Masz bardzo sprawnego człowieka. Nie wiem, o czym mówisz. Czyj to podopieczny? Nic o nim nie wiem. Pojawił się znikąd. Dowiedz się czegoś więcej. Nie chcę, żeby przeszkodził ruchowi oporu. Wie, że zabił człowieka Kana? Kan mnie za to powiesi. Może nie. Kiedy wyjdzie z klubu, zatrzymaj go na chwilę. Dziś? Teraz? Coś wymyślisz. Tym razem musi się udać. Ruch oporu chce się pozbyć Kana. Zapomniałbym. Odłożyłem dla ciebie parę stów za ostatnią walkę. To konieczne? Weź, proszę. Nie ma jak w domu. Trzeba było wyjść frontowymi drzwiami. Możesz tu przenocować, ale tylko dziś. Mam już jednego bezdomnego. To nie sierociniec. I pamiętaj, ściany mają uszy. Byle nie miały oczu. Wykąpię się. Na razie. To skomplikowane. Wiesz, kogo dziś uratowałeś? Oprócz ciebie? Czy to ważne? Tak. Dobra szkocka. Ocaliłeś Kana. Słyszałeś o nim? Tak. Gdybyś słyszał, pozwoliłbyś mu zginąć. Jeśli zginie, to tylko z mojej woli i z mojej ręki. Dla kogo pracujesz? Dla nikogo.
Każdy ma szefa. Potwierdziłeś prawdziwość przepowiedni. Jakiej? Khan wierzy, że może zginąć jedynie z ręki Wudanga. Widziałeś jego goryli. Rosjanin, Pers, Hindus i biały najemnik. Taki jak ty. Obrażam cię? Jak może mnie obrazić wyzyskiwacz i właściciel spelunki pełnej złodziei? Nie znasz mnie. Zbudowałem ten klub od podstaw. Muszę lawirować między Khanem, Hogginsem, a ruchem oporu. Ruchem oporu? Żaba jest równie okrutny jak inni. A ty dla kogo pracujesz? Dla nikogo. Każdy ma szefa. Dlaczego nie zabiłeś Khana? Bo dałem komuś słowo. Choć ciężko mi go dotrzymać. Khan planuje jakąś większą akcję. Nie zabijaj go, dopóki się wszystkiego nie dowiemy. W porządku, Bingo. Posłucham twojej prośby. Na razie. Witaj, Peter. Przyniosłeś? Jak ci idzie? Dobrze. Już prawie gotowe. Oby to była prawda. Gwarantujesz, że gaz będzie śmiercionośny? Przyrzekam. Masz? Chodzi o to? Pusta. Oczywiście. Znasz umowę. Dopiero pod wieczór, żebyś mógł zasnąć spokojnym snem, bez koszmarów. Obiecałeś. Powiedziałeś, że przyniesiesz. Oszukałeś mnie. Gdzie jest moja siostra? Mów. Chcę się z nią zobaczyć. Powiedziałeś, że mogę. Chcę się zobaczyć z moją siostrą. Obiecałeś. Crane? Jesteś zajęty? Nie. Mój brat Pete. Miał wtedy 22 lata. Skończył właśnie chemię, kiedy powołali go do wojska. Kazali mu pracować nad śmiercionośnym gazem bojowym. Bardzo się wtedy zmienił. Śniły mu się koszmary. Po co przyjechał do Szanghaju? Sądziłam, że podróż po świecie dobrze mu zrobi. Wybraliśmy rejon Pacyfiku. Przez cały czas pracował. Nie miał dużo pieniędzy. Ale w listach pisał, że wiedzie mu się coraz lepiej. Co się stało? Nie wiem. I chyba wolę nie wiedzieć. Chcę go tylko odszukać całego i zdrowego. Chcę się nim zaopiekować. Can I just
Mogę z tobą chwilę posiedzieć? Oczywiście. Panie Khan, jak miło, że pan wpadł. Może być ciekawie. Przewidywalnie. Chciałem omówić z panem interesy. Żadnych rozmów o interesach w miejscach publicznych. Oczywiście. Khan cię chyba wzywa. Może dostaniesz róże. Bardzo szykownie. Chyba zmieniłeś krawca od czasu ostatniego spotkania. Nie zdążyłem cię wynagrodzić za wyręczenie moich ochroniarzy. Czego żądasz w zamian? Niczego. Jak widzisz, chroni mnie wielu ludzi, ale bez broni są nieprzydatni. Na świecie więcej jest ludzi honoru niż karabinów. Tych ostatnich mi nie brakuje. Są tanie jak barszcz. Człowiek dostaje to, za co płaci. Ja płacę bardzo dobrze. Może skorzystam z twoich usług? Przyjmiesz moje zaproszenie? Oczywiście. On ją kocha. Tak myślisz? Witaj, ślicznotko. Pojedziesz ze mną do Szanghaju? Nie prowokuj mnie. Z drogi. Mam tego dość. Wielu się buntuje. Palą uprawy i giną. Nie warto. Tak niewielu udangów zostało. Piękną masz córkę. Może przygarnę ją dziś w nocy. Mistrz Crane nas opuścił, ale ja się nie poddam. Jestem Wudangiem. Wait.
Pilnuj własnego nosa. Wracaj do Kana. Wracajcie do Szanghaju z prezentem z Doliny Daishango. Widzę, że masz dobre układy z Kanem. Ci wieśniacy niepotrzebnie z nim zadarli. Bądź po jego stronie, a nie pożałujesz. Sam się przekonasz. Z pewnością. Crane. Jak miło. Jestem zaszczycony. Zaprowadź pana Crane'a do pokoju. Odpoczniesz przed kolacją. Niczego ci nie zabraknie. Artyleria przyjechała. Doskonale. Francuskie 75. Najlepsze. Właściwie to one wygrały wielką wojnę, w czym mieli też udział Brytyjczycy i może jeszcze Jankesi. Rozumiem. Potężna broń. Pozostaje oczywiście kwestia zapłaty. Wydaję dziś uroczystą kolację. Potem porozmawiamy o interesach. Żyjemy w ciekawych czasach. Wielka Brytania potrzebuje takich jak my. Droga ku jedności narodu wiedzie poprzez dyscyplinę mas. Nie można im pobłażać. Smakuje panu? Prawie jak w domu. Proszę wziąć dokładkę. Już nie mogę. Obraża mnie pan. Nie można marnować jedzenia. Skoro pan nalega... Jak tamten młody Amerykanin? Produkcja gazu posuwa się naprzód? Przepraszam. Dawno już tyle nie jadłem. Pochlebia mi pan. Porozmawiajmy o interesach. Doskonały pomysł.
Zmarnowałeś mój czas i jedzenie. Jesteś zagadką, Crane. Sam pochodzę z rodu wojowników. Potrafię docenić sztukę walki. Ale biały mistrz kung fu w Szanghaju? Jak to możliwe? To żadna zagadka. Moi rodzice byli misjonarzami. Cudowni ludzie. Zamordowano ich. Mnie, choć wychowałem się w misji, nigdy do końca nie zaakceptowano. A skoro nie chcieli mnie akceptować, to zaczęli się bać. Gdzie wędrowałeś? Wszędzie. Włóczyłem się przez całe lata. Prawie dwie dekady. Zdawało mi się, że wszystko, co znajduję, jest bez wartości. Wróciłem do domu. Mieszkała tam stara kobieta, która okazywała mi wiele dobroci, kiedy byłem dzieckiem. Chciałem się przekonać, czy znów zaznam tej dobroci. A teraz jestem w Szanghaju. Ja też poznałem swoje przeznaczenie jako dziecko. Nie bałem się go, lecz się w nim wprawiałem. Muszę uważnie wybierać ludzi, którzy mnie otaczają. Kup sobie nowy garnitur, albo cały tuzin. Wszystko, o czym zamarzysz. Kobiety, diamenty, samochody, pokój, szczęście. Co proponujesz? Prosty sprawdzian lojalności. Nie ufam Hogginsowi i boję się, że Bingo ma inne plany. Zabij go. Potem zajmij miejsce u mojego boku. Zaskoczyłem cię. To doskonały sprawdzian. Chłopi z Doliny Dajango zabili pańskich ludzi. Zamów garniturę. Mówi się, że wystarczy zabić jednego człowieka, by ostrzec setki. Ja będę niedługo zabijał tysiące, by ostrzec miliony. Jak to możliwe? Posiadam najpotężniejszą broń, jaką kiedykolwiek znały Chiny. Nie będzie już buntów. Wszyscy będą się mnie bać. Co ci podpowiada intuicja? Sergonow zaświadczy, że zabiłeś Bingo. Do tego czasu nie będzie cię odstępować. A na razie ciesz się moją gościnnością. Nie chce jeść? Obudź go. Bardzo źle. Jeśli Amerykanin umrze, Khan każe nas zabić.
Witaj, Crane. Co za szyk. Skąd masz ten kapelusz? Znalazłem na ulicy. Jane, bywa, że inny jest cel podróży na początku, a inny u jej kresu. Nie rozumiem. Co byś zrobiła, żeby znów ujrzeć brata? Wszystko. Peter jest więźniem w pałacu Kana. Spotkajmy się później. Jeszcze raz, od początku. Gotowe? Tak. A dowód? Proszę. Doskonale. Będzie działać? Mało powiedziane. Gdyby szkło pękło, już byśmy nie żyli. Radzę zachować odpowiednią odległość i nie stać pod wiatr. Możemy już napełniać pociski. Już teraz? Mają być gotowe przed świtem. Mówiłeś przecież, jak skończysz. Najpierw zrobimy test. Nie mamy już szczurów. Zawsze się jakieś znajdą. Przyszedłem was uwolnić. Nie będzie problemu? Nikt się o nich nie upomni. Ten pański nowy człowiek, Crane, interesujący. Znasz go. A gdybym obiecał ci wolność, co byś za nią oddał? Wszystko. Nawet życie? I tak do mnie nie należy. Dla Kana jestem niewolnikiem, a dla przyjaciół zdrajcą. Kim są twoi przyjaciele? Czy to ważne? Niewiele życia mi już zostało. Nikt po mnie nie zapłacze. Przemawia przez ciebie szaleniec.
Dlaczego patrzysz na zegarek? Bo jest nowy. Nigdy nie miałem zegarka. Chodź. Siadaj. Przyszłam do pana Kana. Zaśpiewasz dziś dla niego. Właśnie to miałam na myśli. Mogę wam w czymś pomóc? Powiedz, Crane, o co biały modli się do Buddy? Modliłem się za nas obu. Chyba cię nie doceniłem. Tak, to prawda. Byłem głupcem. Obiecuję, że nie poczujesz bólu. Tak musi być. Widzę, że to ja cię nie doceniłem. Nie umrę jak tchórz. Zaufałem ci. Nie wiem, co powiedzieć. Bledną przy twojej urodzie. Mógłbym kupić 1000 kobiet, ale żadne pieniądze na świecie nie kupią ciebie. Przepraszam. Nie mogę. Muszę znaleźć brata. Brata? Petera. Więc ja go znajdę. Dla ciebie wymordowałbym pół świata. Chyba już za późno na taksówkę. O wiele za późno. Sprawdź. Nie żyje.
Nie było innego wyjścia. Khan będzie zadowolony. Trudno jest zabić przyjaciela, nawet jeśli to konieczne. Faktycznie jesteś bezwzględny. Mam niewiele czasu. Jak dobrze cię widzieć. Co ci się stało? Nic. Siedzisz tu i nic się nie stało? Co robisz? Spójrz na mnie. Co robisz? Produkuję gaz. Myślę, że to trudne. Ale wiesz, że to żadne wyzwanie. Zetalen, siarka i dwóch lorek. Do czego potrzebny mu gaz? Co z nim robi? Gdzie? Kto wie? To wielki kraj. Po co mu gaz? Po co? Żeby zabijać ludzi. To tylko parę tysięcy Chińczyków. Chińczycy, Francuzi, Niemcy, co za różnica? Kiedy? Napełniam już pociski. Więc może zacząć w każdej chwili. Nawet już. Dlaczego to robisz? To moja praca. Od zawsze. Muszę iść. Ostrożnie, nie upuśćcie. Dobrze je ułóżcie. To będzie moje największe osiągnięcie. Całe Chiny poznają Khana. Skoro tego chcesz. Chcę. Powiedz, jakie to uczucie mieć władzę? Czasami sam już zapominam. Skąd miałbym wiedzieć? O czym myślisz? O przyszłości.
Dokąd idziesz? Hunting? Polować. Na co? Przyłączysz się do rebeliantów. Idę z tobą. Nie. Nie chcę, żebyś skończył jak ja. Idę z tobą. Sama nie pójdziesz. Tak się boję. To dolina Daishingo. Tak. Stąd pochodzą najwięksi buntownicy. Przywrócimy tu porządek. Zniszczę wioski rebeliantów i przejmę władzę nad resztą kraju. Zapanuje pokój i dobrobyt. A ja odetchnę wtedy z ulgą. Z ulgą? Tak. Wiesz, jaka anarchia zapanowała po obaleniu cesarza? Nie ma już jedności, są zwalczające się frakcje. Chyba nie wiesz, jak silni są ci ludzie. Przekonamy się. Trzeba ich zjednoczyć siłą. To jedyny sposób. Potrzebny jest silny przywódca, jak cesarz. Mamy partię, która przywróci go na tron, ale najpierw trzeba zaprowadzić porządek w kraju. Los tej wioski będzie przestrogą dla reszty rebeliantów. Dostaną nauczkę. Doskonale. Czas zaczynać. Ale tam są ludzie. Właśnie. Ładuj! Rozproszyć się.
Widzę, że uniknąłeś kuli, ale z moim mieczem nie wygrasz. Dzięki. Kim jesteś? Bingo. Właśnie z martwych wstałem. Kim jesteś, Crane? Wu-Tang? Niemożliwe. Wszystkich zabiłem. Jeśli ze mną skończysz, nic nie zyskasz. Na moje miejsce przyjdą inni. Ich też zabiję. Nieważne, kim byłeś kiedyś. Teraz jesteś zwykłym mordercą. Jestem Wu-Tangiem. Już dobrze. Ani kroku. Nie bójcie się. Oh.
Wracajcie do domu. Mistrzu Crane, czy kiedykolwiek odnajdę pokój, skoro zabiłem człowieka? Tyle zmian, a wszystko zostało po staremu. Witamy w Szanghaju. Hej. Tak robią biali. Żegnaj, Crane. Dziękuję. Do zobaczenia. Jeśli kiedykolwiek będziesz w Los Angeles, jeśli kiedykolwiek będę. Dziękuję za wszystko. Peter. Wracaj do zdrowia. Yes. Mistrz Ukrain? Nie odpowiedziałeś na pytanie. Czy to przejdzie? Co? Niesmak po zbrodni. Nie. Przeznaczenie zawsze wiedzie wojownika krętą ścieżką. To, jak po niej przejdziemy, zależy wyłącznie od nas. Modlimy się, by pewnego dnia zabliźniły się nasze rany bitewne. Koniec części pierwszej. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Bartosz Luboń. Czytał Maciej Gudowski.